Liczby 6 i 10 oraz C są długościami boków trójkąta prostokątnego. My musimy obliczyć długość odcinka C. Podobnie jak w zadaniu poprzednim, i tutaj będziemy mieli dwa przypadki. Mianowicie pierwszy przypadek to taki, że przy prostokątnymi tego trójkąta prostokątnego będą na przykład odcinki o długości 6 oraz 10, czyli tu piszemy 6, a tutaj 10, no a nasz szukany odcinek C będzie przeciwprostokątną trójkąta prostokątnego. To jest pierwszy przypadek, no ale może się jeszcze zdarzyć druga sytuacja i to będzie nasz drugi przypadek, mianowicie, że bok długości C będzie przyprostokątną. Wówczas przeciwprostokątną musi być odcinek o długości 10, no a drugą przyprostokątną odcinek o długości 6. No i teraz z każdego z tych przypadków będziemy mieli prawdopodobnie jedno rozwiązanie, jedną długość C, czyli ostatecznie otrzymamy dwa rozwiązania. W pierwszym przypadku wyliczamy C z stwierdzenia Pitagorasa, no i tu otrzymujemy, że przeciwprostokątna podniesiona do kwadratu, czyli C kwadrat, równa się sumie kwadratów przyprostokątnych, czyli 6 do kwadratu plus 10 do kwadratu, czyli C kwadrat jest równe 36 plus 100, czyli 136. Zatem C to jest pierwiastek ze 136. Da się tu jeszcze wyciągnąć całość przed nawias i to będzie równe 2 pierwiastki z 34. No i to jest pierwsza odpowiedź, pierwsza możliwość na długość boku C. No a druga możliwość jest następująca. Liczymy stwierdzenia Pitagorasa długość odcinka C w tym trójkącie prostokątnym. No i mamy tutaj tak, 6 do kwadratu plus C do kwadratu plus C kwadrat równa się przeciwprostokątna do kwadratu, czyli 10 kwadrat. Zatem C kwadrat jest równe 10 do kwadratu, czyli 100 minus 36, czyli 64, zatem C jest równe 8. Czyli do tego zadania mamy dwa rozwiązania. Jedno rozwiązanie jest takie, że odcinek C ma długość 2 pierwiastki z 34, a drugie rozwiązanie jest takie, że odcinek C ma długość 8.